Cześć tam ziomki, kochane, kurde, przegląd prasy, no myślę, że dosyć fajny pomysł. Zaczynamy od top gitar październikowy, nie wiem czy mnie na gitarzystę będzie stać w tym miesiącu, no ale dobra, no cóż tam. Top gitar październikowy, tutaj tak wygląda pięknie. I co ja proszę, ja was tutaj mogę powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś z was się zastanawia w ogóle, jak kupujecie gazetę taką, tego rodzaju, taką tematyczną. Ile tu królu, ja wiem, że on chce powiedzieć, ile tutaj jest reklam. Ja nawet lubię sobie, zawsze lubiłem sobie policzyć pod różnymi względami różne czasopisma i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak się uczyłem w szkole, to sobie lubiłem policzyć, ile mam stron. Dobra. Od razu na wstępie tutaj mówię, że w tej gazecie na 132 strony to mamy reklam, już wam powiem, kochani, 58 stron reklam generalnie, 48 zwykłych takich, można powiedzieć, reklam, a 10 stron to jest jakby samo reklamowanie się, top gitar, konkursy, takie pierdoły. Wiem, że to jest czepianie się, no bo właściwie z czego ma taka gazeta z czego mają żyć, jeśli nie z reklam, i oczywiście tutaj nic tutaj nie zarzucam, tylko po prostu tak mówię, oczywiście tak mniej więcej 132 strony, 58 stron to jest reklam, więc właściwie nam zostaje tam 70 parę stron do przeczytania. Ale co tutaj, kochani, tutaj wam mogę powiedzieć, no oczywiście no reklamy wszędzie. Fajny jest, proszę ja was, kochani moi, sterownik nożny taki, można powiedzieć, efektowy Bayer Tech21. Jest cały tutaj artykuł z tyłu odnośnie tego. Ciekawa opcja dla ludzi, którzy chcą sobie poobadać takie różne nowinki. Lubię takie rzeczy, aczkolwiek chyba jednak do mnie by nie docierał ten Tech21. Jak to się nazywało? Flyrig 5. Mamy tutaj 5 efektów wbudowanych. Mam tu jakiś delay, reverb, takie różne bajery. Oni oczywiście mówią, że to jest, że co to jest? Że można by wynająć furgonetkę i nadwyrężyć plecy, próbując własnoręcznie załadować paki z nagłośnieniem stelaż rack. Być może zapłacić za nadbagaż, więc linia lotnicza może zagrać w dwa ognie z twoimi ciężko zbytymi klamotami. Ale można przecież wsunąć elegancki Flyrig 5 do futerału z gitarą i walnąć koncert na takim luzie, że nawet występ Sinatry wypada blado. No, ciekawie to rozpisują, występ Sinatry, nie wiem, czy to można było porównać do jakichś innych występów. Fajna rzecz, warto sobie przeczytać, ewentualnie sobie poobczajać w internecie, na czym to polega. Chociaż jednak do mnie nie za bardzo to przemawia. Ja i tak muszę mieć, i tak trzeba mieć wzmacniacz, chyba że się wpina w linię, tak jak w linię czy tam do konsolety mikserskiej bezpośrednio. No to jest jedyny plus. Właściwie mi się wydaje tego urządzenia, że można faktycznie się wpinać do konsolety, chociaż mi się wydaje też, że na takich koncertach takich domowych, na takich klubowych koncertach małych, to konsolety niby są, ale z drugiej strony padałby jeszcze jakiś odsłuch mieć, a zwykle z odsłuchami jest krucho, więc oczywiście to może dla bardziej jakichś takich wypasionych większych, na większe koncerty. No nie wiem, dobra, obszarcie sobie sami. Oczywiście Szek, ten się reklamuje i tak dalej. Tutaj jakiś Lensik coś wypuścił nowego, nowy jakiś Bayer. Oczywiście reklamy są też bardzo dobrym źródłem wiedzy. Ja właściwie chyba 40% rzeczy, które się dowiaduję z gazety, to są właściwie reklamy. Jeśli nie więcej. No bo muszą się reklamować, prawda, różne firmy, a jak są jeszcze jakieś nowości, to tym bardziej się reklamują, więc to jest bardzo fajne źródło wiedzy. No tutaj jakiś spis treści, dupa, reklamy, nic ciekawego to nie ma. Tutaj jakieś nowinki, że ktoś tam coś wypuścił. Dave Mustaine sprzedał krzesło, na które nagrywał album, już wam powiem, United Abominations z 2007 roku. Krzesło sprzedał, kurde, ale takie wypierdziane krzesło to ja nie wiem, czy bym kupował. A potem poszło za 206 funtów, więc kurde. Dobra, jakieś tutaj bajery, oczywiście nie mogę wszystkiego zdradzać, no bo tutaj przecież to tego, no to oni tutaj sobie zastrzegły albo coś. Tutaj przegląd jakieś tutaj płyty, książki, pierdoły. O, na przykład coś ciekawego, Laney wypuścił
jakiś taki właśnie trzykanałowy, w pełni lampowy wzmacniacz. Pewnie i tak parę tysiaków, ale ładnie się prezentuje. Ciekaw jestem, jak brzmi, sam bym sobie to chętnie sprawdził. Tutaj coś tam się dzieje, Sabaton w Polsce będzie grać. Tutaj mamy co, jakieś różne takie bajery. Najpierw czytałem, że to jest Megadeth, a później się doczytałem, że to jest Maggot. No coś takiego, nawet nie słyszałem. Konkurs, pierdoły. Dekalog gitarzysty. 10 przykazań dobrego muzyka. Warto przeczytać. To jest akurat artykuł, który można było sobie z chęcią zerknąć. No w sumie takie rady, które ja właściwie wszystkim uczniom daję, więc właściwie skąd oni wiedzieli, że takie rady się daje? No nie wiem. W każdym razie warto przeczytać, polecam. Tutaj wywiady jakieś. O, Drop Everything. O, Drop. Ciekawa rzecz. Digitech. Zdropuj se wszystko, co możesz se zdropować. Nie dropuj. Dropuj, kurde. No, warto byłoby zobaczyć. Ciekaw jestem, jak to rżnie na maksa, nie? Bo tutaj co oni piszą? Że można sobie obniżać, o ile się chce pół tonów i tak dalej. Wszystko wam daje. Wszystko można zdropować. Aha, wszystko zdropuj. Dzieciaka, kotwicy. No, takie śmieszne. Co tutaj mamy? Jakiś Przemysław Strączek. No, ja akurat nie znam. Dlatego, że jestem ignorantem. Firmy z jakimiś ukulele czy jakimś czymś, to tak akurat strach oglądać. No oczywiście wielgaśna reklama, już którymś z kolei Top Gitar, reklama sklepu Rock'n'Roll. Prezentują sprzedawców jak modelki. Konkursy pierdoły. No nic, tu Seymour Duncan, znowu bestsellery Rock'n'Rolla. Reklama następna. 40 lat MXR. O właśnie, o firmie MXR. Niektórzy mogą nie znać, ale większość z was pewnie kojarzy właśnie. No kaczki GCB95 to jest akurat no, firma Dunlop, ale właśnie sprzężona z MXR-em. Ale na przykład Face 90, każdy zna Face 90. Prawdopodobnie każdy zna. Eddie'ego Van Halena właśnie, jakieś tutaj efekty Flanger, takie bajery. No tutaj piszę o tej firmie, bardzo taka dosyć stara firma, coś tam. Wygraj efekt, coś tam carbon, nie daj, coś trzeba zrobić. O, artykuł o główkach gitarowych. Jak wyglądają? Taki artykuł, jakby ktoś nie wiedział, jak wyglądają. No, Mark V Mini, no tutaj kurczę. 35 cm wzmacniacz. Tak? Ile centymetrów? Nie. Tak, szerokość, tylko 35 cm. Można wsadzić do pokrowca z gitarą. Nie no, tak naprawdę to i tak pewnie 35 cm, a cena pewnie będzie i tak dużo, dużo większa. Tutaj dalej, co tu mamy? Aha, o tych główkach dalej też jest powiedziane. No, oczywiście charakterystyczne główki w różnych producentów. Też ciekawa opcja. Tutaj jakieś w Poznaniu, jakieś muzyka. 10 najdroższych memorabiliów w historii rock'n'rolla. No właściwie tutaj to takie no... No niby ciekawe, jeśli ktoś faktycznie lubi jakieś takie poczytać o takich rzeczach, ile to kosztuje, ewentualnie co to są za rzeczy, to akurat polecam. No i stała nawet lista, aha, najdroższych, chyba 10 najdroższych tych. To najdroższy był Stratocaster Reach Out to Asia, uczestniczący w akcji pomocowej dla południowo-wschodniej Azji, zniszczony przez tsunami w 2004. Tutaj autografy Paul McCartney, Eric Clapton, Jimmy Page, Mick Jagger, Keith Richards, David Gilmour, Sting i Brian May. 2 700 000 dolarów. Jesus! Za prawdopodobnie... O, to jest ten biały taki. O, tutaj. Stratocaster, biały Stratocaster. Z trzema singlami. Reklamy, proszę Państwa, reklamy wszędzie. Epiphone Pro 1, gitara akustyczna. Jeśli ktoś lubi gitary akustyczne, może sobie poczytać, ale mnie to nie interesuje zupełnie. Reklama Schecktera, też nie. Music Lab, 3 dni pasji i biznesu. 3 dni pasji i biznesu? Kurna, dobra, uj z tym. Rockton, Widowmaker? Nie, Widowmaker, aha, czyli jakiś owdawiacz, tak? O matko, święta, to pewnie jakiś dziwny. Dwa urządzenia, z których każde osobno może być stosowane we współpracy z innym sprzętem, a zostawione razem stanowią zabójczą i trudną do pobicia parę. Czyli co to jest? Analogowy przezwzmacniacz gitarowy typu high gain i stereofoniczna końcówka mocy 2x50W. Czyli tak, przedwzmacniacz 1400, a końcówka 1600.
No, myślę, że Rocktron, tak, ze stajni Rocktrona. Rocktron, zapamiętajcie sobie tą nazwę. To jest naprawdę godna polecenia firma i powiem wam, że to akurat warto byłoby przeczytać. Każdy z was niech sobie to zaprzeczyta. No, zobacz tutaj, co to ma. No, Bayery tutaj ma ten... ten preamp, co tutaj mają? Input ma? Dobrze, ma inputa. Power, jest trzypunktowa korekcja, bass, mid, treble, gain, wybór kanału, level, aha, tutaj do klina, do przesteru mamy osobną korekcję, więc fajne. No oczywiście no cena 1400 za nowy, kogoś może tam też zniechęcić, ewentualnie ludzie polują na jakieś takie już komba. No zależy oczywiście, zależy kto co potrzebuje, więc warto byłoby sobie zobaczyć. Oczywiście nie obejdzie się też bez jakiejś kobiety tutaj, prawda? Pierwsze słyszę Gretchen Men, nie wiem, Gretchen Men. Nie wiem, używa GHS-ów. Dobra. Co tu dalej mamy? Mesa Engineering. Znowu wypuszczają coś nowego. Teraz już im piece nie wystarczą. Teraz muszą rżnąć na różnych kostkach. 5 Band Graphic. Czyli mamy korektor graficzny. Tylko, że no 1000 zł za taki korektor. Mają, co tutaj jeszcze jest? Flux 5. Throttle Box Equalizer. No tutaj, no mają właśnie, wypuszczają coraz więcej tych efektów, aż ciężko się połapać. Właśnie, informacja z reklamy. Rocktron Hash wypuścili nową wersję tego Hasha. No widzicie, jest wąziutka, coś jak efekty Mohair. Warto obczaić, bo to jedna z najbardziej takich popularnych bramek właśnie Hash. Tylko to się nazywa Micro Hash. Co tu mamy? O właśnie, Tech 21 Fly Rig 5. Tu sobie możecie obczaić. Cena 1289. Długość tylko 30. Jak piszą, wejdzie do każdego futerału. Do mojego niestety nie wejdzie, bo jest na styk. Także tutaj. A nie, może wejdzie? Nie wiem. Musiałbym sobie sprawdzić. W każdym razie tutaj warto byłoby przeczytać. Jakiś reklama Zuma, to może nie. No, Electroharmonix Big Muff. Znowu jakaś nowa wersja, nowa odmiana, jakieś kombinowanie. Co tutaj ma jeszcze? WTF, What the Fuss. Ojejciu, myślałem, że będzie trzeba przeklinać. Także co tutaj? No właściwie no też reklamy. Tutaj znowu jakiś tuner do akustycznych i klasycznych. Tutaj mamy znowu jakieś bajery. Tak, o basie troszeczkę jest. Victor Uten. Obczajcie sobie gościa. Obczajcie już. Fajnie gościu gra na piernicza. Kurde, kciukiem tak na piernicza nawala. W dół, w górę ma, robi dwa dźwięki. Fajnie to gra. Więcej ma tych technik. O, no to jest fajna reklama. Hardkę. No. Marał. Dobra, tutaj jest cały wywiad z Wiktorem. Z panem Wiktorem Utenem. Warwick Bass Camp 2014. Też dużo zdjęć, mało tekstu. Znowu zdjęcia. Kolejna babka. Nie wiedziałem, że są basiski. No i oczywiście. O. Co to? Dawid Elefson z Megadeth. Dobrze, też jest. Też, okej. Okay. Był nawet jeszcze, proszę, ja was, kochani. Gdzie ja mnie? Dobra, nie wiem. Gdzieś był Trujillo, ale nie wiem, gdzieś umknął. Gdzieś mi uciekł. A jest, o jest, Trujillo. Cisnął. Na tych, co to jest? Na tych Warwick, tak? Warwick Bass Camp, tak się nazywało. Warwick Bass Camp 2014. Zarąbiście. Ale tutaj na zdjęciu nie ma. Ale nie ma go, uciekł. Uciekł, kolo! Czekajcie, no to dobra, już będę tutaj kończył. Przeglądamy cały. O, Radial Bassbone Overdrive. No to też można sobie obczaić. 1359, nie wiem czy dużo osób stać na coś takiego, ale warto sobie obczaić, jak to wygląda. Reklamy, studio, pierdoły. Jak umieszczać mikrofony przy nagrywaniu? I tutaj piszą też o nagłaśnianiu, o mikrofonowaniu gitar. Oczywiście wszystkiego. Fortepiany, gitary, inne instrumenty, mowa, wokale, zestawy perkusyjne. Ciekawy artykuł, warto sobie też to przeczytać. Oczywiście doszkalamy się we własnym zakresie. Każdy z nas się doszkala przecież, jak nagrywamy, tak już najpierw robimy, nie? Trzeba się doszkalać. Reklamy znowu czegoś tam. Reklamy, aha, kable jakieś. Gibson robi kable. No nie wiem akurat, nie wiem czy ja bym tak sprawdzał Gibsona. O!
Fajna rzecz, bardzo, 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 bardzo fajna rzecz. To jest jakaś nowość właściwie z tego, co zauważyłem. A tak, zauważyłem tak, znaczek nowość. System bezprzewodowy firmy Shure, który, mianowicie ciekawa rzecz, to jest w formie kostki efektowej, którą sobie możemy zamontować, oczywiście w pedalboardzie sobie wsadzić i sobie używać i sobie tegować. Tam, jak oni tutaj piszą, tam gdzie jego miejsce, czyli w pedalboardzie. Dla tych, którzy grają na gitarach, głównie dla gitarzystów, no ponieważ mamy tutaj, co mamy w tym, w tej głównym jakby, można powiedzieć, odbiorniku, mamy co, tuner. Na pewno tam jeszcze jakieś funkcje dodatkowo oczywiście są, ale przede wszystkim jest bardzo wyraźny tuner, jak oni sami piszą. Nówka, coś takiego kosztuje jakieś 1800 z tego, co widziałem. Zasilanie, nie wiem, zaraz, nie jest powiedziane, o kurde, nie jest powiedziane, jakie zasilanie, musiałbym sobie obczaić. Mam tylko nadzieję, bo spróbuję sobie kiedyś coś takiego kupić, mam nadzieję, że na 9V, bo mam takie zasilanie. Oni tutaj piszą, że perfekcyjnie przekazuje twój dźwięk w absolutnie pełnym paśmie, od 20 Hz do 20 kHz i absolutnie pełnej dynamice. 120 dB bez zniekształceń. Piszą, że zasilanie litowo-jonowe. Oczywiście chodzi o nadajnik. Patrzyłem, obczajałem, jest to taka bateria, jakby to powiedzieć, taka bateria jakby jak do aparatów różnego rodzaju, prawda? Baterie takie już dedykowane do danego urządzenia, tak jak na przykład w aparatach w Canonach, w Nikonach mamy, prawda, konkretne takie baterie, konkretne kształty. Niestety nie można, z tego co się orientowałem, się nie da zamontować baterii na przykład z paluszków zwykłych. Z jednej strony to jest minus, z drugiej strony no być może tutaj jak piszą 16 godzin ciągłego grania, to może faktycznie te baterie ichniejsze będą bardzo dobre i zapewne da się kupić jeszcze dodatkowe jakieś te baterie, żeby mieć więcej tego, prawda? Jak się jedno zużyje, to żeby nie przerywać koncertu. Co tu mamy? No jeszcze reklamy jakieś muzyki, jakieś koncerty, jakieś tutaj pierdoły, tutaj jakieś coś tam pierdoły. No i tak byłoby to koniec. Tak pokrótce oczywiście. Ten, kto chce, niech sobie zakupcy takie coś, takiego top gitara. Ja wam polecam, cena 14,70, no troszkę pieniądzów jest, ale warto zobaczyć. A jak ktoś nie chce kupować, to przynajmniej widział wszystko, co tutaj jest do obczajenia, więc sporo jest materiałów, sporo informacji. No Wojtuś wam pokazuje to, co mniej więcej tam sobie obczaił, to co tam tak jakoś mu się wydaje, że warto przekazać, więc papatki, trzymajcie się.